Pojawiają się znaki, że Transfogaraska jest otwarta. Też było lepsze, bo była bardziej odkryta, lepsze widoczki. A teraz będziemy wjeżdżać jeszcze wyżej, na ponad 2 km. Naprawdę pięknie to wygląda. Misie! Misie! No to się odb***ło. Od chłani wyłania się zamek Drakuli. Był postrzegany jako potężny, ale przeokrutny władca. Co tak naprawdę jest mega ściemą. Pewnie część z was zastanawia się, co my tak właściwie robimy w tej Rumunii. Jechaliśmy do jakiejś cygańskiej wioski. Kolejne pasmo niepowodzeń trwa. Stoimy o połowę opony w błocie. Siemaneczko! Z tej strony Podróże po chmurze. Witamy was serdecznie z miejscowości Curtea de Agres, gdzie rozpoczyna się słynna górska trasa Transfogaraska. Z uwagi na warunki pogodowe, najwyższe odcinki trasy są już zamknięte. A że będąc w Rumunii i nie zobaczyć niedźwiedzi, to tak jakby być w Turcji i nie zjeść kebaba, albo pojechać do Tajlandii i... Nie Lady Boya. Dlatego zabieramy was ze sobą na trasę transfogaracką, a następnie wybieramy się do miejscowości Bran, gdzie będziemy zwiedzać słynny zamek Drakuli. Dostarczy wam ktoś kiedyś kebsa konno? W Rumunii wszystko jest możliwe. Poszukując misiów, dotarliśmy na stację, musimy zatankować diesla. Cena diesla w Rumunii to 7,15 leja. Pojawiają się znaki, że Transfogaraska jest otwarta, także jest duża szansa, że przejedziemy całą. Obiecywaliśmy wam, że będą misie, no i patrzcie, przyszedł, także możemy wracać. Transfogaraska, czyli droga Transfogaraska w Rumunii. To nie tylko asfalt, to kawał historii i prawdziwa przygoda. Powstała w latach 70. na rozkaz Nicola Ceaușescu, który bał się o inwazję i chciał szybciej przerzucać wojsko przez Karpaty. Tyle, że jej budowa to była prawdziwa gehenna. Setki żołnierzy ryzykowało życie, drążąc tunele i wysadzając skały, a wiele osób niestety straciło życie. Dziś to arcydzieło inżynierii, który wije się jak wąż na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Ale nie zapomnij, zakręty są zdradliwe, a widoki zapierają dech. Transfogaraska jest chyba cała otwarta. Mam nadzieję, że im wyżej będziemy jechać, tym mniej chmur i więcej słoneczka. Trzeba przyznać, że jest naprawdę sporo takich knajpek, budek z jedzeniem. No i szału nie ma. Nawet te 40 km Transalpiny też było lepsze, bo była bardziej odkryta, lepsze widoczki. Nie jest to ciężka trasa jak na razie. Transalpina była bardziej stroma, ale wiem, że tutaj się zacznie na pewno dużo więcej, jak będziemy wyjeżdżać z lasu. Wyjechaliśmy z lasu i od razu zaczęło się ciekawiej. Mamy otwartą przestrzeń, pięknie widać góry. Nie taka zła ta Transfogaraska. A teraz będziemy wjeżdżać jeszcze wyżej, na ponad 2 km. Naprawdę pięknie to wygląda. No, warto było przejść przez ten las, bo teraz jest super, nie? Jakie sople! Wow! Mam nadzieję, że mi się nagrały. Na pewno się nagrały. Wow! Nie udało się z Transalpiną, ale się udało z Transfogaraską. Zdobyliśmy najwyższy punkt. Jeszcze tylko misie i to będzie naprawdę udany dzień. Misie! Misie! Jest jeden minus.
Wieje. A co to oznacza? Nie ma drona. Polatałeś? Tak, polatałem. Jestem zadowolony. Teraz jedziemy na misie. O, ale zimno! Lecimy do kampera. Właśnie nas olśniło, że przecież na Transfogaraskiej jest ten oryginalny zamek Drakuli i chcieliśmy go gdzieś zlokalizować, ale totalnie sobie zapomnieliśmy. No niedźwiedzi niestety nie było. Wracamy z naszym misiem, także i tak jesteśmy zadowoleni. Sami na początku zastanawialiśmy się, więc może kogoś interesuje, jak to jest właśnie przejechać takim dużym samochodem, taką górską trasę. Jeżeli masz tylko doświadczenie, jeździłeś troszkę po górach, nie widzę problemu. Czy osobówką, czy kamperem. A jakbyś porównał taką trasę na przykład do przejażdżki Glossklocknerem? Glossklockner to była najtrudniejsza trasa dla mnie technicznie. Czyli kamperem na pewno byś się tam nie wybrał, bo byliśmy tam osobówką. Wybrałbym się, dlaczego miałbym się nie wybrać? Na Glossklocknera wybrałbyś się w tym momencie. No. W końcu pająk tam pojechał kamperem, to co, ja bym nie dał rady? Skierujemy się do Bran, gdzie znajduje się kolejny zamek Drakuli, ale nie jest już to ten oryginalny, jest to taki bardziej filmowy zamek. No to się od... Zatrzymaliśmy się na noc w miejscowości Bran, gdzie znajduje się ten fejkowy zamek Drakuli. A dlaczego fejkowy, za niedługo wam opowiem. Wstaliśmy rano i została nas autonomiczna zima. Choć kalendarzowej jeszcze nie ma, no to rano sypał śnieg. Tutaj jest taki mały park. Rano jak tutaj przyszłam z Hazy, było bardzo dużo bezdomnych psów. Leżały na takim mrozie, minus 6 stopni, no bardzo to jest przykre. Otchłani wyłania się zamek Drakuli, na którego się wybieramy. Mamy tutaj takie trochę strome podejście, ale to dobrze, bo będzie lepszy widoczek. Bran Castle, czyli zamek Drakuli, to jedno z najbardziej ikonicznych miejsc w Rumunii. Choć sam Vlad Palownik prawdopodobnie nigdy tu nie mieszkał, no to legendy zrobiły swoje. Vlad Palownik był władcą Wołoszczyzny w XV wieku. Urodził się około 1431 roku i był synem Vlada II Drakuli. Przydomek Palownik pochodzi od okrutnej metody egzekucji, którą on stosował. Palował ludzi, wieszał ich na palach i przez to Vlad był postrzegany jako potężny, ale przeokrutny władca. Bran Castle zaczęto utożsamiać z Drakulą na podstawie słynnej powieści Brama Stokera o nazwie Drakula. Opis zamku z książki, który miał być dramatycznym zamkiem na jakimś skalistym klifie w Transylwanii, nie pasuje do żadnego miejsca. Rumuńskie władze, jak i lokalni mieszkańcy zauważyli potencjał związany z tym, że ruch turystyczny tutaj się zwiększał. Zaczęli głosić tą historię, że jest to zamek Drakuli, co tak naprawdę jest mega ściemą. Wewnątrz znajdziemy różne artefakty związane z rodziną królewską, no bo sam zamek kiedyś należał do królowej Marii. Zamek rozsławił hollywoodzki film z 92 roku Drakula. No i choć sam film nie był tutaj kręcony, Hollywood i komercja zrobiły swoje. Na każdym kroku widzimy takich dziwnych wisielców. Skrzynia. Miałam kiedyś taką skrzynię w domu. Taką trochę mniejszą. I też jej historia była ciekawa. W takiej właśnie skrzyni babcia mojego taty przyjechała z Rosji do Polski za czasów wojny. Takie były czasy i dzięki temu przeżyła pięknych 86 lat na ziemi polskiej. Dzięki wielki mieli czajnik. Widać, że Drakula lubił dużo pić. Ładna szafa, cała jakaś wyrzeźbiona. Pięknie to wygląda. Piękna półeczka. Hunting Dodgers. Używano ich do polowania. Ten stół wygląda, jakby tutaj kiedyś pędzili wimber. Ewidentnie robiono tu jakieś dziwaczne koktajle. No to dotarliśmy do miejsca, gdzie znajduje się korona króla i berło. No to jest ciekawe. Na tym suficie jest pełno takich powieszonych gałęzi i wszędzie są takie małe klatki na ptaszki. Biedne te klatki były, jeżeli naprawdę je tak przetrzymywali. Ciśniemy dalej korytarzem. Podłoga skrzypi, fajnie. Dalej robi nam taki creepy klimat. Tutaj jakiś gość siedzi, który od razu mnie trochę przestraszył, jak go zobaczyłam.
Jakieś dziwaczne dźwięki, smoki. Zamek w środku jest ciekawy. Zwiedzę się go wcale nie jakoś długo. Odcinka to może nawet za dużo, ja idę z aparatem, to może troszkę mi dłużej schodzi. Chyba, że jesteście bardzo zainteresowani tymi wszystkimi interaktywnymi wystawami. Mi się podobało. Nie wiem, czy jest to warte 70 lei. W sezonie to jest po prostu mega oblężenie, a my jesteśmy poza sezonem, bo jest połowa listopada, jest mega zimno i mimo wszystko zamek po prostu pęka w szwach, jak chodzi o turystów. Ale super, mam fryteczki i pędzę biegiem do kampera, żeby je zjeść wartusiem, póki są ciepłe. Kupiłam dwa magnesy, jeden z zamkiem Bran, drugi z Drakulą, które chciałam wam pokazać na rumuńskich klubówkach, ale było mi tak zimno, że nie dałam rady. Pakujemy się i jedziemy do Brasov. Several days later. Siemaneczko, witamy was serdecznie. Ostatnie 3 dni spędziliśmy na kempingu. Pogoda była tak beznadziejna, minusowe temperatury. 40 km od Braszów, którego przez pogodę nie udało nam się zwiedzić. Znaleźliśmy kemping, polecamy wam go serdecznie, ponieważ wszystkie ceny zaczynają się od 120-130. A tutaj za noc z podłączeniem do prądu zapłaciliśmy 60. Jest bar, w którym piwo kosztuje 7 lei, co jest w ogóle już niesamowitą ceną. Mamy piąteczek. Szukamy słońca, zbieramy się do Bukaresztu, bo tam będzie lepsza pogoda. Także jedziemy do Bukaresztu, zapraszamy. Pewnie część z was zastanawia się, co my tak właściwie robimy w tej Rumunii jeszcze, skoro minusowe są temperatury i pogoda już w ogóle nie dopisuje. Jesteśmy tu jeszcze ze względu, że nawiązaliśmy współpracę odnośnie ciuchów i czekamy na paczkę od pani Beaty, która powinna za parę dni właśnie przyjść tutaj do Rumunii koło Bukaresztu. Tam będzie do odebrania i to tak właściwie jest jedyna rzecz, która nas dalej trzyma w Rumunii. Gdyby nie to, pewnie już tydzień temu byśmy pojechali tam, gdzie jest cieplej, czyli pewnie do Grecji. W tamtym tygodniu w całej Rumunii pogoda była beznadziejna i było zimno, łącznie z opadami śniegu. Miejmy nadzieję, że to się poprawi i te ostatnich parę dni w Rumunii spędzimy chociaż w lekkim słoneczku. Zauważyliśmy też, że w Rumunii w ogóle nie ma autostrad. Pewnie gdzieś są, no ale jeździmy już tutaj po tym kraju miesiąc prawie. I jechaliśmy chociaż jedną autostradą? Nie jechaliśmy jeszcze ani jedną autostradą, a cały czas nawigujemy się Google Maps. Nie mamy żadnej opcji unikaj autostrad wybranych, bo aż sprawdzaliśmy z ciekawości, bo się zastanawialiśmy, jak to jest możliwe. Jechaliśmy do jakiejś cygańskiej wioski. Takie wielkie hawiry powstają, jak tutaj. No i widzimy, że jest tutaj bardzo duża... A raczej sami. To są Romowie czy Cyganie? Romowie. Sami Romowie. Zobaczcie, jakie wielkie hawiry. Wszędzie takie powstają. Ja w ogóle myślałam, że to hotele, a to będą ich domy, takie wielkie. Pałace. Skąd oni na to kasę biorą? Drodzy Państwo, nastaje chwila, której się nie spodziewaliśmy. Pierwszy raz wjeżdżamy na autostradę. Przed nami piękna, gładka droga. Cześć, dzień dobry, jest 7 rano, witamy Was z naszej nowej miejscówki. Jesteśmy w okolicach Bukaresztu, jest mega zimno. Na dworzu mamy -2. A w środku mamy 4,8 stopnia. Przed sekundą odpaliłam ogrzewanie, mega zimno. Wychodzimy z kampera i zobaczcie, mamy taki piękny widok na jezioro, a jeszcze dzisiaj się tak trafiło, że jest pełnia księżyca. No i wygląda to niesamowicie. No pięknie tu jest, jak spokojnie. Wierzby płaczące, piękne drzewa, moje ulubione chyba. Naprawdę, najpiękniej wyglądają. Sorki, nie zdążyłam się jeszcze uczesać, bo Hazy mnie od razu wyciągnęła z kampera, także tak jak wstałam, tak nagrywam. No piękna aura, ale w kamperze trochę dupę wychłodzi. Mój psi detektyw idzie i węszy. Coś niesamowicie. Psi detektywie, coś nam zaczęło w ogóle jakieś dziwne dźwięki wydawać pod maską. Napisałam posta na forum Polacy w Rumunii i odezwał się do mnie pewien Maciek. Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj jedziemy do niego spróbować naprawić usterkę. Jakie jest lotnisko, bo widzę samolot, który nisko leci. Flit! Pięknie! Nie wiem, czy widzieliście w kadrze całego flipa, ale piękny. Pochodziłyśmy sobie ze 45 minut,
Myślę, że wystarczająco, jak na poranny spacerek, a wiecie jak to jest. Proszę się być sprawiedliwie, więc jak tylko przyjdę na chatę i od razu będzie na mnie czekał w drzwiach Morgan, mówiący mi, że też chciałbym iść. Gdzie masz swoją kłodę? Nie chcę. Widzicie? Piesiu znalazł kłodę i kubkuje. Witam Was serdecznie. Kolejne pasmo niepowodzeń trwa. Najtrudniejszy tydzień van life'u i najbardziej wyzwaniowy tydzień van life'u. Zaczęło się od tego, że było zimno, później kurier nie chciał odebrać paczki z Polski. Teraz przyjechaliśmy pod Bukareszt i wczoraj pojawił się jakiś dziwny dźwięk gdzieś w silniku. Znaleźliśmy Polaka, Maćka. Maciek, serdecznie Cię pozdrawiam. Także jedziemy do Maćka, zobaczymy co on tam poradzi. Dzisiaj cudownie zniknął ten dźwięk. Z takich ciekawostek, Maciek jest fanem motoryzacji, ma mały kanał na YouTube, zapraszam, tutaj się wyświetli. Widzimy się na miejscu, jedziemy z drugiej strony Bukaresztu. I czymże byłby van life bez przygód? Droga do Maćka jest mocno błotnista, no i wypadło tak, że się zakopaliśmy. Bartek poszedł z Maćkiem po jakieś deski, by kminić jakiś patent. Żebyśmy mogli się stąd wydostać, stoimy o połowę opony w błocie. Z tyłu wcale lepiej to nie wygląda. Napęd mamy na przednie koła. Będziemy próbować się stąd jakoś wydostać. Na całe szczęście z Maćka pomocą się odkopaliśmy. Nie nagrywałam tego, no bo nie było czasu. Stanęliśmy na uliczce obok, kamper jest za wysoki, więc Maciek nie da rady tego u siebie na garażu zobaczyć i chłopacy poszli właśnie do pobliskiego garażu, bo Maciek pomoże Bartkowi właśnie po rumuńsku się dogadać i zobaczymy, czy będą w stanie nam tam zajrzeć. Wróciliśmy na naszą miejscówkę nad jeziorkiem. Niestety nie udało nam się nic załatwić, oprócz tego, że poznaliśmy zajebistego gościa. Maciek, serdecznie Cię pozdrawiam. Maciek mieszka już dłuższy czas w Rumunii. Możecie zobaczyć tutaj, jakie ma motory. Rzucił nam okiem na kampera. Według niego to nie jest nic poważnego, ale warto to przejrzeć. Dobrze, że nam pomógł wydostać naszego kampera Big Boya i jakoś to wszystko poszło. Chcieliśmy też podejść do mechanika, ale w sobotę i w niedzielę w Rumunii praktycznie wszystko jest pozamykane. Jesteśmy tutaj po prostu uziemieni do poniedziałku i w poniedziałek będziemy myśleć. Nie ma nad czym się użalać, nie ma nad czym płakać. Jest piękny zachód słońca, ja się biorę do montażu, bo jutro odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Za takie chwile kocha się van life, nawet jak nie idzie, nawet jak wszystko idzie pod górkę. Można sobie żyć, mieszkać z takim widoczkiem. Piękne miejsce pod samym Bukaresztem. A Ty, drogi widzu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, dziękujemy Ci bardzo. Zostaw komentarz o treści Podróże po chmurze. A jeżeli podobają Ci się nasze treści i chciałbyś nam postawić kawkę, link macie w opisie. Do zobaczenia następnym razem. Na razie!